Z Ewangelii według świętego Mateusza. Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. W starożytności było tak, że imperium czy królestwo sięgało tam, gdzie sięgał obraz Cezara. Jeżeli Cezar wybił monetę, na której był widoczny jego wizerunek, to tak daleko jak zawędrowała ta moneta, tak daleko cesarz czy Cezar czuł się panem. Po prostu jego wizerunek wyznaczał granice jego wpływu, granice jego panowania. Pomyślmy sobie teraz o Jezusie Chrystusie, który w sercu każdego człowieka zostawił swój obraz, swoje podobieństwo. Jak daleko sięga granica Jego Królestwa, jak głęboko w nas i jak bardzo się rozciąga na pokolenia, na przestrzenie geograficzne, na świat cały. Jezus Chrystus zostawia nam swoje oblicze, wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie i dlatego cała ludzkość jest pod panowaniem Boga. I to jest piękne, dobre panowanie, panowanie najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich, najukochańszego, tego, który swoimi dłońmi wyrył nasze twarze i te twarze kocha. Do zobaczenia jutro.